Ojcem chrzestnym samochodu MAN o imieniu Bartek jest drugi Jerzy Bartnik, wieloletni komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, prezes zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Kołobrzegu, przyjaciel gminy Gościna. Rodzicami chrzestnymi samochodu noszącego imię patrona świętego Franciszka są burmistrz Gościna Marian Sielacki z małżonką. Drugi kapitan, proszę o poświęcenie wozów bojowych dla gminy Gościna. Pododdział Baczos. Dokumenty ZKL 998 KH jako dowód współpracy, partnerstwa, współfinansowania dla podniesienia bezpieczeństwa gminy. Wierzę, że samochód będzie dobrze i skutecznie wykorzystany w różnych sytuacjach gaśniczo-pożarniczych i tych, które służą zabezpieczeniu przede wszystkim ludności gminy. Dziękuję. Cieszę się, że dzisiaj to nastąpiło. Piękna pogoda. To jest sukces. Gratuluję panie generale. Gratuluję, żeby ten samochód spełnił wszystkie wasze oczekiwania, jeżeli chodzi o zarówno strażaków, jak również ludności, którzy będą korzystać z tego samochodu podczas trudnych chwil na drogach i w obejściach gospodarskich. Gratuluję pozyskania. Gratuluję panie marszałku. Ja również gratuluję. Powodzio Maczos, powodzio Spoczos.